Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Witam stałych widzów mojego kanału, jak również nowych subskrybentów. Jeżeli jesteście nowymi widzami na kanale, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, łapek w górę, oczywiście oglądania innych materiałów na kanale. A teraz już nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj tematem przewodnim będzie Volte i WoWiFi, czy inaczej Volte i WiFi Calling. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Chociaż w Polsce dopiero raczkuje 5G, na całym świecie jest już stopniowo wdrażane. To najnowszy standard telefonii komórkowej, ale wciąż dominującym standardem jest czwarta generacja, czyli LTE, Long Term Evolution. To jest główna sieć dostępna na całym świecie. I w zasadzie ona w tej chwili jest tym standardem, który jest głównie używany. Jest stosunkowo dobrze już rozwinięta. Pokrycie zasięgiem jest całkiem przyzwoite. Więc 4G ciągle dominuje, jeżeli chodzi o dzisiejsze standardy telefonii komórkowej. Co prawda w 4G nastawienie jest już na usługi danych, na pakietowy przesył danych, nie na usługi głosowe, tak jak miało to miejsce jeszcze w drugiej generacji telefonii komórkowej, gdzie głos był dominującą usługą. W trzeciej ten balans był już troszeczkę przesunięty w stronę danych, natomiast te proporcje z każdą kolejną generacją w stronę danych się nie przesuwają. I w tym momencie czwarta generacja jest w zasadzie już w całości oparta na danych. Usługi głosowe jako takie są w niej nieco inaczej realizowane, a mianowicie jako dane pakietowe. I tutaj przez wiele lat światowi i polscy operatorzy rozwiązywali ten problem następująco, ponieważ 4G długo nie obsługiwało, tak jak w tej chwili 5G, standardu głosu, rozmów głosowych. Zrzucano po prostu rozmowy głosowe przechodzące do 3G bądź do 2G i na czas rozmowy zawieszano się sesję transmisji danych, czyli nie mogliśmy korzystać z internetu, natomiast w tym czasie rozmawialiśmy. Jakie były wady tego rozwiązania? Oczywiście często niższa jakość głosu, bo w tym momencie te kodeki nie były aż tak nowoczesne. No i dodatkowo, chociaż oczywiście jest HD Voice, ale umówmy się, że przy małej pojemności sieci, przy dużym zagęszczeniu użytkowników te kodeki mogły się nawet nie uruchomić, więc tutaj bywało z tym różnie. Jakość głosu bywała różna, często gorsza. Przede wszystkim również bateria telefonu nad tym cierpiała, bo musiała przełączać się między zakresami częstotliwości, a dodatkowo trwało sekundę czy dwie sekundy dłużej zestawienie połączenia. Rozwiązaniem na tą bolączkę remedium było wprowadzenie standardu Volte, czyli Voice over LTE, czyli głos przez sieć komórkową. I w tym momencie już problemów tego typu nie posiadamy. Pakietowa transmisja danych umożliwia jednocześnie transfer danych w trakcie rozmowy, a sama rozmowa jest przesyłana, tak jak w komunikatorach, czy w przypadku usług VoIP, poprzez pakiety danych. Telefony, które wspierają ten standard, oczywiście są bardziej przyszłościowe, ponieważ w najbliższym czasie przy wyłączaniu sieci 2G, 3G, no cały głos będzie już przesyłany przez Volte. Jeżeli takiej usługi telefon nie wspiera, to po prostu usługi głosowe mogą przestać działać. Oczywiście to jeszcze za ładnych parę lat, chociaż Orange już przykładowo, czy T-Mobile, ogłosiły w Europie plan wyjścia z 2G i z 3G. Tutaj są też ciekawe plany, jeżeli chodzi o Orange, ale to jest materiał na zupełnie inny materiał. I druga usługa, o której dzisiaj chciałbym również Wam powiedzieć, to Voice over WiFi, czyli przesyłanie głosu, dźwięku przez WiFi, zwane również WiFi Calling. Usługa jest również ciekawa, bo w miejscach, gdzie mamy słaby zasięg sieci komórkowej, 4G i nawet Volte nam nie pomoże, 2G, 3G też nie dociera, kiedy mamy jedną, dwie kreski, no to zazwyczaj psioczymy na operatora i chodzimy do okna rozmawiać albo na zewnątrz.
Rozwiązaniem jest Volte, który umożliwia transmisjowanie danych głosu przez sieć komórkową, przez sieć internetową, przepraszam. I tutaj większość operatorów już tą usługę wdrożyła jako ostatni plus. Również z tego co pamiętam, ona umożliwia po prostu dzwonienie przez internet, czyli jesteśmy w domu, dzwonimy przez Wi-Fi w skrócie, a wychodząc poza dom, na przykład przełączamy się na Volte, czyli na rozmowy głosowe przez LTE. Tutaj macie takie ikonki, słuchajcie, to będzie widoczne. Tutaj jest WiFi włączone w tym telefonie, o tu. A tu u góry mamy WLTE, czyli poza domem Voice over LTE, głos przez 4G przez LTE, a w domu mamy tutaj głos przez WiFi. Najlepiej mieć obie te usługi włączone, one są zresztą często są powiązane w wielu sieciach, jeżeli chodzi o ustawienia, włączanie usług. Daje to możliwość korzystania oczywiście z najwyższych standardów transmisji danych, HD Voice'a tak zwanego, czyli wyższej jakości dźwięku, który tak naprawdę jest znacznie lepszy niż te pierwsze kodeki, które były stosowane w telefonii komórkowej, bo każdy wie, że przez telefonię stacjonarną swego czasu był lepszy dźwięk niż przez telefonię komórkową, pierwszą czy drugą generację, a aktualnie możemy mieć wysokiej jakości dźwięk również w, słuchajcie, również w telefonii komórkowej i cieszyć się również jednoczesną szybką transmisją danych. Jeżeli chodzi o usługi, często trzeba je włączyć u operatora, trzeba też skonfigurować telefon i tutaj ciekawostki, najlepiej z tym jest w sieciach T-Mobile i P4, czyli dawna era T-Mobile i Play. Tutaj w zasadzie bez ograniczeń ci operatorzy wrzucili dostęp do tych usług, nawet dla ofert na kartę. Najgorzej było do tej pory w Plusie, Plus powoli zaczął wdrażać natywny Wi-Fi calling i Volte, natomiast w Orange'u jest to o tyle nieciekawie, że wiele telefonów nie jest certyfikowanych, chociażby Xiaomi czy Realme, niektóre modele i po prostu one są, nawet jeżeli usługę włączymy i ona działa, to po kilku dniach mogą te usługi nam przestać działać. Jeżeli korzystacie z takich usług, to dajcie znać w komentarzach, jakie macie sieci, w jakich sieciach i z jakich modeli telefonów korzystacie i czy są to usługi prepaid czy abonamentowe. Na pewno może to komuś pomóc, jeżeli w komentarzach znajdzie informacje na ten temat. A ja ze swojej strony proponuję oglądanie innych moich filmów na kanale. Łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów, a jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!